Witamy w Melanżownia TV. Dzisiejszy odcinek poświęcamy gorącemu tytułowi Roll for the Galaxy. No cóż, musimy się przyznać, w zasadzie bierzemy udział w kampanii reklamowej, trwającej obecnie kampanii na Wspieram To, Roll for the Galaxy. Na szczęście gra już dawno zdążyła się ufundować, w tej chwili już ma praktycznie 250% niezbędnego wsparcia. Kolejne strecze są zdobywane, więc moglibyśmy spokojnie powiedzieć o niej, że jest do niczego i zjechać ją z błotem. No na szczęście, ponowne szczęście nie musimy, bo gra jest całkiem zacna. Ale po kolei. Na wstępie oczywiście dziękujemy wydawnictwu Games Factory Publishing za to, że nas włączyli do promocji tej gry. Autorami tej gry są, jeśli dobrze mówię, Weihua Huang i Tom Lehman. Huang Weihua. Albo odwrotnie, Huang Weihua. No tutaj napisali w tą stronę akurat. Toma Lehmana przedstawiać nikomu nie trzeba. Przede wszystkim jest autor głównej części serii, od której Rolek jest spin-offem, czyli Race for the Galaxy wraz ze wszystkimi dodatkami. Dodatkowo parał się tam różnymi ciekawymi aktywnościami właśnie przy dodatkach albo dodatkowych częściach, nie swoich gier. Przy Pandemiku, Roll for the Ages, też kolejna gra kościana, czy też przy Sankt Petersburgu. Tak, no natomiast drugi amerykański autor z pewnością jakiegoś azjatyckiego pochodzenia nie stworzył chyba jeszcze żadnej gry i to jest dla niego debiut. Posłuchajcie, no gra była z dawien dawna wyczekiwana. Rio Grande Games słynie ze swoich legendarnych opsów. Oczywiście na Rolka też trzeba było czekać. Kiedy wreszcie wyszedł, chyba trzeba powiedzieć to wprost, zrobił furorę. Furorę, chociaż wielu graczy, zwłaszcza zaprawionych w rejsie, nieco kręciło nosem. Wydanie go mimo wszystko po polsku było mało prawdopodobne. No, jest to gra droga, z progiem wejścia mimo wszystko dość sporym, zaraz o tym jeszcze powiemy. A to proszę, niespodzianka, jednak przeszpieram to, pewnie trafi to na nasz rynek. Tak, próg wejścia z pewnością nie jest najniższy, ale jest niższy z pewnością niż do rejsa. Bez wątpienia. No, jaki jest największy problem Race'a? Problem to jest taki, że jeżeli wprowadzimy tam nowego gracza, to nawet jeżeli jest on zaprawiony w boju, pewnie dostanie solidne bęcki od kogoś, kto już grał. Tak solidne, że aż się nieprzyjemnie. Po prostu Bartek może opowiedzieć to o swoich doświadczeniach. Ja od razu powiem. Ja Race'a nie trawię, ale to być może jest to prawdopodobne dlatego, że zagrałem w niego 3 razy pierwszą partię, a nie od razu 3, jak to każdy powinien zrobić. Ponieważ wszystkie moje 3 rozgrywki były w odstępie co najmniej 2-letnim, więc za każdym razem od nowa uczyłem się zasad. Tak nie wolno robić, jak siadacie czy do Race'a, czy do Rola, bo tu w obu przypadkach jest tak samo, to zagrajcie od razu 3 partię. W ogóle nie grajcie tej pierwszej i drugiej. No, nie słuchajcie trochę Bartka. Rzeczywiście, pierwsza partia w Race'ie zdąży się skończyć 2 razy, zanim wy załapiecie, o co chodzi. W Rolku nasze doświadczenia przynajmniej są zupełnie inne. Inni gracze, choć w pierwszych partiach dostawali w ciry, to po kilku ruchach, kiedy tak nie za bardzo jeszcze widzieli, o co chodzi, jak to wszystko działa, łapali i byli w stanie rozegrać partię, a ta partia też nie ciągnęła się jakoś w nieskończoność. Graliśmy spokojnie, dawaliśmy im czas, ale i wtedy to kończyliśmy, czyli 45 minut, jakoś tak. Tak, coś w stylu. Pierwsza partia, kiedy wszyscy ogarniali grę, to jest 45 minut, tyle co na pudełku. Kiedy nie wszyscy ogarniali grę. Tak. Kiedy graliśmy we trzech po raz pierwszy. Natomiast wszystkie pozostałe partie były krótsze. Nawet później, jak graliśmy w 5 osób, z czego 3 były nowe, to i tak partia się skończyła po 35 minutach. A później naszym regularnym czasem stało się 25. Jak dla mnie to jest olbrzymi plus, bo no, lubimy gry krótkie, to chyba wiadomo nie od dzisiaj. Tak, i trzeba przyznać, że to jest 25 minut, 30 minut dosyć mięsistej gry. Naprawdę są tutaj fajne decyzje, jest kombinowanie. Ten duch Race'a się tutaj unosi, tak? To jest ewidentnie też, no, ta tematyka wyścigowa jest tutaj niezbędna, tak? Gra się właśnie dokończy szybko. Bo gracze bardzo szybko, bardzo prędko napierają i dążą do zakończenia tego rynku. Ty w ogóle nie powiedziałeś, czy lubisz Race'a? Ja Race'a lubię, ale zdecydowanie nie tym uczuciem szalonym, który wielu fanów go obdarza. Miałem go w kolekcji, pozbyłem się, nie potrzebuję. Jak ktoś zaproponuje, zagram chętnie. Natomiast no, nie będę tutaj może wchodził w szczegóły, bo część moich opinii dotyczących Race'a może się wydać kontrowersyjna. Nie o Race'ie w końcu tutaj będziemy rozmawiać. No właśnie, skoro już te kontrowersyjne opinie, to losowość. Może przejdźmy do tego. Losowość w Rolku jest na sporym poziomie. Trzeba to sobie powiedzieć wyraźnie. I paradoksalnie nie chodzi tutaj o te całkiem zgrabne kości. Kośćmi możemy w dużym stopniu zarządzać. Mamy nad nimi naprawdę sporą kontrolę, a wykupując odpowiednie kafle, tę kontrolę możemy mieć niemalże nieograniczoną. No właśnie, kafle. Losowość jest w kaflach. Możemy z wora dobrać coś, co pasuje do naszej strategii, albo coś zupełnie innego. Oczywiście konsekwentnie wykonując akcję Explore,
która pozwala nam między innymi na dobieranie kafli, możemy wreszcie dostać to, co chcemy. No ale pamiętacie, co powiedziałem przed chwilą, to jest gra wyścigowa. Zależy nam na czasie. Zależy nam na tym, żeby w jak najmniejszej liczbie tur zrobić jak najwięcej zapunktować. Jeżeli będziemy szukać tych kafli, które są nam niezbędne, no to inni gracze już zdążą tę naszą galaktykę zdobyć, zostawić nas w jakimś pipidówku galaktycznym, gdzie będziemy się z naszymi 5 punktami na krzyż. Będziemy się musieli nimi zadowolić. Tutaj dlatego no, dobranie dobrych kafli daje nam dużo. Natomiast wiecie, no, gra trwa 25 minut, 30 minut, no, nawet 40, no to można to wybaczyć, tym bardziej, że... ja bym powiedział tak, jak dla mnie to jest... losowość jest mniej więcej na poziomie innowacji. A skoro ja w innowacje uwielbiam grać przez półtorej albo 2 godziny i jakoś tam wybaczam tą losowość, to tak samo jest dla mnie ona akceptowalna tutaj. Trzeba się w pewien sposób dostosować do tego, co przyjdzie na rękę. To nie jest tak, że ja obmyślam sobie taktykę, będę ją realizował. To nie jest tak jak w Dominionie, tak? Z góry mogę zaplanować całą partię i ją rozegrać tak, jak uważam. Tylko, co nie jest wadą, tylko po prostu... patrzę, co przychodzi i na tej podstawie coś tam sobie obmyślam, tak? Ja nie muszę mieć zaplanowanej całej partii. Ja lubię w grach pomyśleć tak trochę do przodu. Okej, to teraz zacznę robić to i mi to z tego wyjdzie. Jeśli gra nie jest taka, że ja co turę muszę zacząć moje myślenie od nowa, to mi się to zupełnie podoba. Tak jak tutaj, no na początku może, nie wiem, mam jakiś develop, który mi coś tam pozwala, nie wiem, lepiej eksplorować czy budować developy, czyli tam rozwinięcia, ale powiedzmy w międzyczasie dobiorę kilka fajnych planet, no to myślę sobie, dobra, może lepiej zamiast tego produkować po prostu surowce i zacząć je sprzedawać. Tak też zrobiłem w ostatniej partii, jedynej, którą ukończyłem grając na punkty, bo częściej jednak gra się kończy, jak ktoś zbuduje ten 12 kafel. Częściej u nas, tak? Częściej u nas tak. Obejrzałem też już jedną recenzję, w której zostało powiedziane, że tam mówią, że nigdy gra nie skończyła się na punkty, tylko zawsze kaflami. U nas chyba... A co na mnie raz się jeszcze skończyła oprócz tej partii? Wydaje mi się, że tak. 2 partie skończyliśmy na punkty, a zagraliśmy ich tam chyba z 10. Te punkty, to ja bym powiedział, że to jest raczej taka blokada, żeby ktoś nie zrobił zbyt wielkiego komba i po prostu jak ktoś zrobi to kombo, to niech się gra kończy. Dokładnie, bo, tak żeby nie było, wiecie, tak. produkcja, sprzedajemy. Tak, więc to... nawet to, że gra zdecydowanie częściej kończy się tymi kaflami, to po prostu nie powiedziałbym, że to jest jakoś niezbalansowane czy coś, tylko to widać, że to jest celowe zamierzenie. Celowe zamierzenie, że to były zamierzone działania. Celowe. Co możemy zaliczyć w tej grze do takich ewidentnych wad? Przede wszystkim w przeciwieństwie do Rejsa, ta gra zajmuje naprawdę dużo miejsca. W Rejsie można, czy tam też nie, oczywiście nie mało, tak, te karty trzeba było rozłożyć, ale można było się jakoś ścieśnić. No tutaj raczej nie ma na to szans, choćby przez to, że trzeba rozstawić parawaniki. Będziecie musieli potrzebować do tego konkretnego stołu. Dodatkowo, no właśnie, te parawaniki, te kosteczki wrzucamy, zrzucamy. Troszkę ta gra jest, jak to anglosasi mówią, fiddly, to znaczy, no bez przesady, tak, są dużo gorsze gry w tym zasadzie, no ale trzeba troszeczkę tak ruszać tutaj tymi różnymi rzeczami. Tutaj spojrzeć te swoje kafle, poukładać, tu się już nie mieszczą, przestawić, no troszkę tego jest bez przesady, tak? Nie wiem, nie zgadzam się kompletnie, no nie wiem, nie chcesz ruszać, to graj w gry komputerowe, no. O co ci chodzi, to jak w każdej grze. Nie, no Bartek, to ja w każdej, bo niektórej mam pewien komfort, mogę się tutaj rozwalić, nie ten, a tutaj muszę, wiesz, muszę jednak składać poza parawanikiem, potem ten parawanik gdzieś zdjąć, parę razy ci zabrałem twój parawanik, bo swój gdzieś odłożyłem i koncentrowałem się. Całą grę mi jedno zabierałeś, bo ci się wydawało, no, że to twój. No właśnie, no chodzi o to, że wiesz, no ja myślę nad grą, no myślę nad tym, jak tutaj jest maksymalizuję sobie punkty, a tu muszę przerzucać jakimiś rzeczami. No dobra, wiesz, jak widzicie, trzeba się bardzo doszukiwać naprawdę wad takich, które, no, w życiu o nich byśmy nie pomyśleli, no tak, bo pewnie nie znajdziesz żadnych konkretnych. To są tuperele, tak? To są tuperele. Nie no, jedną konkretną wadę znajdę, tak? W Rejsie, porównywanie tutaj takie z Uporem Maniaka jest uzasadnione, w Rejsie wariant dwuosobowy zapewniał ci większą kontrolę i dawał naprawdę bardzo dużo satysfakcji. Tutaj wariant dwuosobowy daje ci mniejszą kontrolę, ponieważ dorzucamy kością i ta kość wskazuje nam, która faza się może jeszcze dodatkowo odbyć, jeżeli żaden gracz jej nie wybrał. No, była taka sytuacja na koniec gry, że rzut kostką mogę zdecydować o tym, że dostanę 4 punkty. Co jest dużo, bo na koniec różnica między nami była akurat 4, co prawda na moją korzyść, więc nic by to nie zmieniło. Ale no, byłoby to frustrujące, gdyby ostatnim rzutem szansa 1/6 dało mi to właśnie 4 punkty. Tak, dodaję jeszcze takie wiesz, tego aspektu fiddly właśnie, no bo jeszcze coś sobie tam wrzucić. No ale dobra. Okay. Nie, w każdym razie posłuchajcie, no, dla gry dwuosobowej, jeżeli chcecie tylko grać, a macie Rejsa,
to myślę, że właśnie niekoniecznie, tak? No to słabszy jest ten wariant, po prostu jest słabszy, nadal jest satysfakcjonujący i fajny, natomiast mówię, jeżeli już porównujemy te gry, no właśnie, co gracz Rejsa posiadający ten rozbudowany już świat gry z wieloma dodatkami, coś tu dla siebie znajdzie. Znajdzie przede wszystkim grę bardziej przystępną, chyba trochę lżejszą, chociaż nadal dającą fajne wybory, ale podobną. Więc no nie chcemy wam tutaj, bo jednoznacznie powiedzieć, tak, czy jak macie Rejsa, to macie kupować, czy wręcz przeciwnie, trzymać się z daleka. Nie da się ukryć, że te gry mają wiele ze sobą wspólnego, bardzo wiele. Dlatego jeżeli jesteście zdeklarowanymi posiadaczami Rejsa, lepiej zagrać. Jak Rejs was odrzucił, na przykład podobał wam się, a stwierdzicie za trudne, no, żona dziewczyna teraz, nie chce, no. To teraz ja przejmę pałeczkę, bo Rejs mnie odrzucił, no. Więc ja dodam, że naprawdę warto sprawdzić tę grę i powtórzę się, zagrać trzecią partię od razu, bo mnie Rejs kompletnie nie zainteresował. Tutaj jak usiadłem do pierwszej gry, to było tak, no dosyć opornie. W pierwszej grze, no dostałem taki wpierdziel, chyba tam 30 miałem parę, a zwycięzca 50 parę, co też nie zbudowało mojej pewności w tej grze. W drugiej już było nie tak źle, bo tam też byłem ostatni, ale tak tylko trochę. No ale powiem wam, że jak wygrałem pierwszą partię, to naprawdę poczułem taką satysfakcję. Ta gra daje satysfakcję, jak się dobrze wymyśli jakiś plan i się uda go zrealizować i się zdobędzie dużo punktów. Jest świetnie. Na pewno dużo tej grze do fakt, że zostanie wydana po polsku, ponieważ to zmniejszy ten jeszcze ten próg. Wszystko tutaj, wszystko na kaflach jest ładnie opisane, więc już nawet nie trzeba będzie w języku Szekspira być biegłym. Tak, jeszcze sobie. W Rejsie jest ta straszna ikonografia. Ikonografia właśnie. No tam też wszystko jest w zasadzie opisane, tylko no to jeszcze jest jednak język tej gry, który nie zawsze łatwo przyswoić. Tutaj jest to lepsze, bo tutaj dopiero wszystko to novelty goods też opisane są, jakie to jest kolor kości, tak więc tutaj no. Nie tak, tutaj, okej, okay, jest ikonografia, można jej się nauczyć, ja już ją pamiętam, ale w sumie i tak dalej czytam te teksty. Akurat w tej grze wolę czytać, tak? Nie jestem jakimś zwolennikiem tekstów, ale tutaj... Nie, no są zbyt złożone i zbyt indywidualne te kafle, tak, żeby polegać tylko i wyłącznie na ikonografii, to można sobie tak, wiesz, rzeczywiście sobie można spojrzeć dla przypomnienia, jak już ogarniasz grę, ale na początku to ci nic nie da, tak, bo to można by zwariować. Przykład Stana 51, jak ktoś miał przyjemność zapoznać się kiedyś, no to wiedział wielk chwały gry, tak? Jak trzeba było sprawdzać każdą ikonę. No ale to zostawmy ten przykry temat. No dobra, grę zdecydowanie polecamy. Naprawdę, wchodźcie na Wspieram To. Kampania jeszcze trwa, bo w tym momencie do jej końca zostało 12 dni, więc jestem pewien, że zdążę zmontować do tego czasu. Kupujcie! Dzięki za oglądanie. Dobra, nie wiem, czy kupujcie od razu, ale grajcie na pewno, bo gra warta jest zagrania. Swoją drogą goni na BGG szybciutko już swojego... A no właśnie, pierwowzór. W tym momencie rol jest 35, a raj jest 25. Więc jeżeli nie ufacie nam, no to możecie zobaczyć, że po prostu wola gigowskiego narodu też wskazuje na to, że niedaleko ten spin-off padł od swojej jabłoni, czy jakoś tak. Trzymajcie się, do zobaczenia.